A teraz pokażę wam, jak się pozyskuje naturalnie występujące spirale na komary. Na komary. Powiem radzę, nie wadzę mi to na uwadze, powolutku się prowadzę dobrze. Czas mija w walce, o dobre życie coraz prędzej. Dzisiaj skupiamy się na działaniu w sytuacjach typowo surowych, nie posiadając sprzętu. Ostatnio się dużo mówi, że lasy wycinają dużo drzew. Co prawda dużo sadzą, o tym już nikt nie mówi. Ruszcie dupsko i w teren. Dzień dobry kochani, witamy was w kolejnym odcinku z backstage'u naszego serialu. Dzisiaj jesteśmy z partyzantami Lubelszczyzny. Szlendy z tej strony, salut! Siemaneczko, dzisiaj nagrywamy jak przetrwać w lesie. Ciśniemy te schrony całe. Ja wiem czemu jest ten, już się domyślam, po prostu robimy... Robimy pracę w terenie. Po prostu nagle przyszło ci przez jungle, kurwa. Nie idziemy w taktykę, bo to się kłóci. Mhm. Tylko po prostu przetrwanie w warunkach naturalnych i tyle. Exactly. Tak jak stoimy. Dokładnie, tak jak stoimy. Musimy uciekać i musimy się poradzić. Czyli patrzcie. Nożyk, przysiwko i bania. Z tamtych rzeczy też da się, ale warto mieć. Dobrą energię, żar, później mega puszyste drewno, żeby była, wiesz, moc, żeby to nie przykleiło się. To wrzucasz do zmywarki, kurwa, i... Nawet dymu nie ma. Chcę zrobić odcinek. Jak palić ogniska w mokrym lesie na przykład i drona poderwać i żeby kilka osób, każdy niech się rozpali i ja rozpalę. No. Zobaczą, które dymi. Tutaj już wchodzi, wiesz, całe doświadczenie do doboru drewna i odpowiedniego, wiesz, dokładania, podsuszania, zimnego płomienia, bo teraz tutaj po szeroko to jest idealnie. Brązowy kolumbijski koks, no on się zabarwił, bo się wieli tak k***ak rozszczelnił. Got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this. Jak się czujesz dzisiaj, Sebastian? Bardzo dobrze. Jest kawa, jest przyjemność. Jest przyjemność? Bez kawy to ludzie są smutni, nie? Nie wyspałem się, ale jest kawa. To najważniejsze. Dobrze. Trzeba ją szybko wypić, bo idziemy teraz w las. I będziemy nagrywać ze Szlendim. Odcinek o między innymi schronie. A pan co tu już kombinuje? No nie wiem, brać jakiś plecak czy idziemy tak. Będziesz uciekał przed wojną, to będziesz się przygotowywał, będzie, wiesz, będzie bombardowanie, czas Bo ja generalnie myślę tak. Pójdziemy trochę, popracujemy na żywym przykładzie, a później przyjdziemy tu i na przykład jakieś tam sztuczki pokażę już wtedy, wiesz, nie wiem, saperką Dakotę zrobię, ognisko szwedzkie, na przykład podróbkę, nie? Jakieś tam, wiesz, formy. Ale ci się ręce telepią, macie stabilizator? Patrz jak lata, jak piutek. To może tu mamy ładne tło. Dobra, to wiesz co? To zrobimy tak, Kuba, to teraz tak. Ty zaczynasz, jakiś ten, stawka do tego odcinka. Tyle, działamy, nie? To co żeśmy gadali w aucie, nie? Spoko. Co by się stało, gdyby? Znaczy się to od razu wybijmy ten argument z rąk, żeby ktoś tam z dupy nie gadał, że wiesz. Przecież mógł mieć w plecaku coś tam, to po chuj. Po prostu dzisiaj skupiamy się na działaniu w sytuacjach typowo surowych, nie posiadając sprzętu. I co teraz robimy? Co będziemy nagrywać? Rozpalamy. Będziemy rozpalać brzozę. No. I ognisko. Przy pomocy brzozy. Tak. No dobra. Sebastian jest gotowy? Dobra, my też jesteśmy gotowi. Ja mam jeszcze metodę na ocieplenie dłoni, chcesz? Idziecie w paproć? Idziecie w paproć? O! Idziecie w paproć? Niami! Idziecie w paproć? Gdzie, dzik? Co to jest? Jeleń! Jeleń to jest? No tak. No tak, sprawdzałem cię. No, dzik mam mniejsze nóżki, więc... Ale ty jest świeży ten, one tu chodzą, tam przecież mijaliśmy łosia tropy. Seba zauważył, jak nie zauważyłem. A kim ty w ogóle Szlendy jesteś w sumie, bo na vlogu jeszcze tego nie powiedziałem. Nikim. Co ty robisz? Czemu... Patrz, naturalnie występujący w przyrodzie przewód. To jest wąż stary, uważaj, bo cię ugryzie. Jakby to był za skroniec, to byśmy sobie zrobili prezerwatywy. Takie chłopaki zgubili z lasu.
śmialiśmy się kiedyś, łebki coś tam. Flender, z tego się kondony w lesie robią, ze skrońców, na drugą stronę się wywraca. I to najlepsze było to, że zrobiłem to na takim skupieniu, coś tutaj gadam z kimś, nie? Nagle tak na poczekaniu. Ze skrońca na drugą stronę się wywraca, nie? A oni po prostu... notują. Nie wiedzieli co powiedzieć. A teraz pokażę wam, jak się pozyskuje naturalnie występujące spirale na komary. Na komary. W przyrodzie. Korsarze. Komuś się korsarze wysypały. Dobrze zbudowany szałas, nie. Czy nie? Nie, to jest zagroda na kozy. To jakby, wiesz, mchem obłożyć, z ogniskiem centralnym to masz tak zwaną zabudowę okrężną, to jeszcze idzie. To w jakikolwiek sposób uznać, no bo uszczelnisz to, leżysz, schodzi z linii wiatru, ciepło się odbija, jest okej, okay, nie? Ale tak to, patrz, wszystko tak niestabilne, oparte z dupy i weź tam się połóż. No tak jeszcze kwestia chyba, że jest na wzniesieniu, nie? Tak. No to swoją drogą, ale wiesz, gałęzie luźno, spadnie ci taki, wiesz, w oko. No. Szkoda by było mieć takiego wokół. Albo nagrasz mi i wyślesz, ja sobie kiedyś to na YouTube rzucę. Tym kadrem, z tymi ładnymi drzewami. Cześć, tu Szlendi, mam dla was ciekawostkę. Widzicie te piękne sosenki? Ładne tyczki, równiutkie. Ostatnio się dużo mówi, że lasy wycinają dużo drzew. Co prawda dużo sadzą, o tym już nikt nie mówi. Ale to tam pomijam walkę z ekologami. Ale, żeby wyhodować takie drzewo, trzeba zasadzić około 12 000 sadzonek na hektar. Dzięki czemu drzewka walczą o słońce i się robią równiutkie, obumierają boczne gałązki, o takie na przykład. I to wszystko znika, bo drzewo walczy o słońce. I teraz, dlaczego tak się robi? Jak macie dachy, jak macie taborety, stoły i całą resztę, to dzięki temu, działalności człowieka, tak las powstaje de facto tutaj taki typowo gospodarczy. Im mniej sęków, tym macie bardziej wytrzymałe dechy. Jakbyście zostawili sosnę luzem, to proszę bardzo, mamy piękne miejsce. To jest naturalna sosna. O! Naturalna sosna, jedna, druga. I tam cała piękna galeria sosenek w tle. Naturalne. Dlaczego? Bo miały dużo słońca i wywaliło je jak jabłonki. I teraz sobie odpowiedzcie na pytanie, zanim znowu będzie gówno burza w internecie. Zrobicie sobie z tego krokwie na dach? Czy deski? Powodzenia z takim sękiem. Chyba, że chcecie słowojeczkę wystrugać i podglądać sąsiadki. To rzeczywiście będziecie mieli tam takie otwory. Jest jeszcze jedna kategoria. Takie otwory się przydają, ale nie będę mówił. Idzie rudy? Z nosa mi cieknie. Dobrze, że nie z nosa. Ropa. Z nosa mówię. No mówię, że dobrze, że nie z nosa. Pokażę mu, jak gajnik się do szałasów robi. Z tej strony wani kadra, będzie lepiej na słoneczko. Aby tego nie było widać. To ja słyszałem, że na froncie robią okopy w linii prostej. No, no to co właśnie mi mówiłeś, nie? No to właśnie poruszymy. Jeden granat wpadnie i przy moździe zapoli trafi w szparę i koniec. Pamiętajcie, oglądanie filmików jakichś świrów takich jak ja nie rozwiązuje sytuacji. Ruszcie dupsko i w teren. Jak sami nie przećwiczycie, to się nie nauczycie. Nie chcę się chwalić, w życiu nie byłem na szkoleniu survivalu. Dzisiaj w szkole różne ugrupowania z tymi, o których też nie mogę mówić. Ale na tym polega fan, tak? Ja mam akurat świra na tym punkcie, to akurat inaczej się pracuje z człowiekiem, który ma jest fanatykiem. Natomiast dało się wszystkiego z neta nauczyć? Dało. Tylko, że ja oglądałem film, szedłem i robiłem, tak? Ćwiczyłem w każdych warunkach, czy zima, czy lato, czy leje, czy nie leje. Na tym polega trening. Dzisiaj intuicyjnie, po prostu wchodząc sobie w teren leśny, ja sobie od razu wiem, co w danym środowisku wykorzystać, tak? Bo się nie uczyłem całe życie, nie wiem, spać na gałęzi świerka i już nie wiem, jak przeżyć w lesie sosnowym, gdzie tego nie ma. Tak? Da się. Tylko trzeba kombinować, bo wiedzy wam nigdy nikt nie zabierze. Plecak ucieczkowy, sprzęt, to wszystko jest zawodne. Pójdziecie do kibla za przysłowiowego i nagle coś pierdzielnęło, bo nie macie do czego wracać. Zapasy żarcia są ważne, ale jak ja jestem dzisiaj w lesie pod Warszawą, a w Lublinie mam załóżmy dom i całą resztę, to co? Ja bym teraz jechał, pierwsze co to bym się zastanowił, żeby swoje dziewczyny ewakuować, jeżeli coś by się ruszyło na przykład stary, w Lublinie. Właśnie takie rzeczy musisz mi do kamery powiedzieć. No to mówię mu.
To ci prześlę. Prześlę. Podsumowanie. To sorry, że ci przerwałem. Ale mi się krzywo to zrobiło. Co ci się zrobiło krzywo? To. O, nie. Dobra, już jest prosto. Już wypracowałem. Dobry. Gimbal. Gimbal, który już ma chyba 300 lat i działa tylko 15 minut. No ale trudno. Trudno i trudno, powiedział Rudy. Dajmy radę. Słowem radzę, nie wadzę, miej to na uwadze, powolutku się prowadzę. Dobrze, czas mija w walce, o dobre życie coraz prędzej. No i my tak cały czas łazimy po lesie. Ślędzie nam opowiada o tym, jak przetrwać właśnie tutaj. Jak nie zamarznąć, jak nie dać się zjeść. I co jeszcze? I co ewentualnie zjeść, co zwierzątka zostawią po sobie. Co zostawią zwierzątka po sobie? No różne rzeczy. Na przykład jakie? Na przykład odchody. No jeszcze ja zauważyłem też taką tendencję w sumie na różnych grupach preperskich, czy ogólnie w świecie. Trochę była zawsze beka z prepersów, że a co oni tam, wiesz, magazynują, po co to, komu, na co. A wy jak uważacie, kochani? Dajcie znaka w komentarzach, czy w ogóle taka wiedza, jak przetrwać w lesie, nawet po prostu jest potrzebna, czy to się przydaje. Nawet jeżeli w naszym kraju nie ma konfliktu zbrojnego, to czy warto takie rzeczy znać? Czy warto potrafić rozpalić ogień krzesiwem? Czy użyć różnych materiałów występujących w lesie? Mam pytanie. No? Głupie i mądre. Nie, ten live straw. No. Jakbyś sobie, no wiem, że masz, ale jakbyś sobie na przykład przepuścił mocz przez niego. Ma to sens? Nie, lepiej z gwinta. No i na filmie, który będziecie mogli obejrzeć w styczniu, dostaniecie naprawdę masę potrzebnej wiedzy do tego, jak przetrwać w lesie. A tymczasem chciałbym was zapytać, czy wy znacie jakieś triki, sztuczki, bądź macie jakieś patenty na to, jak sobie poradzić? Dajcie znaka w komentarzach, co wiecie. Dobra, słomkę wyjmę, powiem o gotowaniu. Dobra, Seba puszcza drona. I chuj, można? Tak się goli głowy. My grywamy birole, będą piękne przejścia, bliskie kadry. Pozyskujemy wodę z bagna. Kałużowianka, najlepsza woda ever. Dobra, jeszcze raz. Miałem ten sam rozstaw osi w nogach. Tak, uwaga. Nice. Znaleźliśmy gaz łupkowy. Dobra. A co to za auto? Partyzanckie. W ogóle mamy program własny, autorski na Polsacie, jest na YouTubie. Przetrwa i wygra, jakbyście chcieli sobie pooglądać poza tym oto gościem. Przecież, a co ty dzisiaj robisz? Wracasz na Lubelszczyznę? Się jutro weekend z partyzantką zaczyna. No tak. Kawa będzie robiona. Bardzo świetna kamera, jeszcze mnie opanowałem do końca, ale jak ją opanuję, to tak będzie. No to jeszcze dla mnie, w sumie tak gadamy, chodzimy po lesie o przetrwaniu. Stary, ale zwróć uwagę na to, ile jest teraz, nazwijmy to, miękkich ludzi. Czy masz jakiś sposób na to, żeby zbudować sobie taki mindset, żeby po prostu nie oszaleć w takim lesie? Zajęcie musisz sobie znaleźć. Albo siedzieć i się gapić w ogień, bo to uspokaja, a tak to wali na psychę strasznie. Wyobraź sobie w nocy, nie mając sprzętu, nic, żadnego telewizora, żadnego telefonu, do którego jesteś przyzwyczajony. Jeszcze tak jak żołnierz musi siedzieć cicho. Idzie na dynie. Każdy dźwięk. Wyostrzają ci się zmysły obserwacji, słuchu. W sensie obserwacja nie ma, bo schodzi ci ten. Ciemno to nie widzisz, ale słuch i od razu wiesz. Tak, wyobraźnia pracuje, tu wiesz, zaczynam rozkminiać. Jakiś tam, jakaś sowa jak huknie w lesie, to wszystko. Ten las żyje, to się tylko tak wydaje, że jak nie widzicie jelenia, to tam nie ma życia. Wystarczy po pierwszym śniegu zobaczyć, co się dzieje na ściółce. Dlatego my też się uczymy, jak już chcesz pozyskać jedzenie, to poluj na to małe, bo masz bardziej pewne niż na to duże. Podsumowali to wszystko i coś tam o tych schronach. Wymyślimy fajny kurwa flow. Widzę to tak kurwa, ty tu, czy tam ślędzi tu, ty tu i sobie tak wiesz.
będziecie sobie tak gadać, dyskutować ze sobą, tak. Przy ognisku. Przy ognisku, tak. Takie coś, nie? No tak. Będzie chyba dobre, nie? Będzie dobrze. A ognisko będzie tutaj tak buchać ładnie. Albo me wydasz. Kłę, kłę. Co? I będziemy za chwilę domykać odcinek przy ognisku. Złota myśl na teraz, przerobienie ogniska. Nie róbcie tego w domu. Podgrzewanie gazu. No i sobie obok usiądziecie i tyle. I będzie tak w tle właśnie to ognisko i będziecie sobie gadać. Dobra, my już dograliśmy ostatni wywiad, podsumowanko. No i co, mamy to? Mamy to. Mamy to. No i co, Sebastian, zostaliśmy znowu sami. No. Ale cieszę się z tego powodu. Dobrze, dobrze. Materiał zrobiony. Dzisiaj dzień spędziliśmy w lesie ze Szlendim, ekspertem od survivalu. No i co, jeżeli chodzi o dzień zdjęciowy, podsumowując, dla mnie udany, bardzo dużo materiału, dużo merytoryki, profesjonalizmu. No i tyle. I będziemy tworzyć, montować, robić dobry materiał. Finalny.